Jeśli tak jak my złapieni jesteście dobrego futbolu, to dobrze trafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Gwiazd Gliwice zmierzy się z Pogonią Szczecin. Pozostańcie Państwo z nami. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze, Ekstraklasie. Gwiazd Gliwice zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Zestawienie na pewno dobrane pod kątem ulubionej taktyki z wysoko postawionym pressingiem. Rzeczywiście, sztab trenerski chce, żeby właśnie to było ich znakiem rozpoznawczym. Dopaść rywala z piłką, zmusić go do błędu, wygrać starcie o piłkę. Taktyka stara jak świat, ale wciąż niezwykle skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że wykonawcy wiedzą, co mają robić i staną na wysokości zadania. Piłka w grze. Faulowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Mokwa. Do Michała Hrabka, pole karne. Ta akcja kończy się niczym. Damian Dąbrowski z błędem. Kończy się to stratą. Mięciutko teraz na dojście. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Z rzutu wolnego, krótko. Jorge Felix! Ewidentny spalony teraz. Pogoń wznowi grę wyrzutem z autu. Grosicki. Błąd, strata Piasta. Dobrze interweniuje teraz Czerwiński. Było groźnie. Mokwa. Dobrze teraz wypracowują sobie przewagę pozycyjną. Na piłkę czeka Jorge Felix. Nic z tej akcji jednak nie będzie. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza.
Mokwa. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Pokoń atakuje. Co teraz wymyślą? No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Sędzia przyznaje wolnego Pogoni Szczecin. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Nie było gwizdka. Sędzia puszcza grę. Piast Gliwice ciągle w posiadaniu piłki. Strata teraz Piasta. Przewinienie, ale portowcy utrzymali się przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Interwencja Placha, jedna z tych łatwiejszych. Brawo, skuteczne wejście i ma piłkę. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Broni teraz, choć ten rzut wolny nie był zły. Mokwa. I strata piłki. Mokwa. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Dobre, szybkie wyjście, ale okazało się, że jednak nieco zbyt szybkie. Chorągiewka w górze. Spalony. Szkoda, bo to była bardzo dobra piłka, tylko zagrana o ułamek sekundy za późno. Ale tak się dziś gra, żeby zaskoczyć obronę. Trzeba ryzykować, grać na granicy offside'u i czasem się udaje. Statystyka posiadania piłki przypomina wynik na tablicy świetlnej. Tu też mamy remis. Jeśli mecz się choć trochę nie otworzy, któryś bramkarz chyba zaśnie. Minimalny spalony tutaj. Minimalny. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Decyzja sędziego. Od rzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Teraz dogranie w kierunku Jorge Felixa. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Na szczęście pewnie to wybija. Sędzia stosuje korzyść i teraz Pogoń Szczecin przed dużą szansą. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Teraz wspaniała okazja! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu.
Za mocna piłka. Trafi do bramkarza. I akcja teraz w drugą stronę. I będziemy mieli rzut wolny dla Pogoni. Damian Dąbrowski z błędem. Kończy się to stratą. Jorge Felix. A teraz Jorge Felix. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Mierzone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Hatley. Jorge Felix. Kuba Czerwiński. Uwaga! Jorge Felix wybiega za plecy obrońców. Hatley. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle to po diable. Za darmo oddaje tę piłkę. Sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Dobra interwencja, strzał gorszy. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Rzut wolny, grany krótko. Szybkie podanie. Nad poprzeczką jednak. Zanosiło się, że to wpadnie. Kowalczyk. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Tak to się kończy, gdy zlekceważy się wcześniejsze upomnienie. Mocno zapracowana żółta kartka. Była szansa na poprawę, ale najwyraźniej jedno ostrzeżenie to za mało. Zobaczymy, może teraz nieco przyhamuje z takimi wejściami. Jorge Felix wykazał się teraz pomyślunkiem. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Teraz posyła piłkę na rzut rożny za linię końcową. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Do Hetleya w szesnastkę. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Piast traci piłkę. No i koniec tej akcji. Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej. Jorge Felix. Jorge Felix. Jakub Czerwiński. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. Ładnie teraz w tych ostatnich minutach Piast. Gliwicka ekipa wyraźnie teraz przeważa. Nadal jednak mamy remis, a spotkanie ma się już ku końcowi, więc najwyższa pora, by którąś z tych okazji wykorzystać.
powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Pogoń teraz atakuje i szuka zwycięskiej bramki w końcówce meczu. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Nie ma wrzutki w pole karne. Damian Dąbrowski z piłką. Franciszek Plach broni na luzie. Jorge Felix. Jorge Felix. Piastrusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Do Michała Hrabka. Pole karne. To mogła być decydująca bramka. Ba, to powinna być decydująca bramka. Do końca meczu coraz mniej. To była chyba piłka meczowa. Jast oddaje piłkę. Pozostało już tylko 120 sekund. Traci posiadanie piłki Pogoń. Suma summarum, rzut wolny. Był tu zamiar nieodgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Jest informacja zza linii bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo 2 minuty. Piast traci piłkę. Pogoń Szczecin nie zadowala się remisem. Chce w końcówce strzelić zwycięskiego gola. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie.